Jesteśmy w amfiteatrze w Nowym Sączu. To jest mój trzeci rok dokładnie w tej lokalizacji. Wybory miss już wpisały się w historię tego miasta. I to jest bardzo piękna przestrzeń, idealna dla tego typu imprez. W tym roku bardzo mocno nasz różowy bus ruszył w Polskę i nawet zajechał do Nowego Sącza. Więc przed wejściem do amfiteatru stoi piękny, rozstawiony z różnymi sukniami w środku, więc jeżeli ktoś nie miał ochotę nawet wejść do środka, poglądać, to bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj w hotelu mi pani powiedziała, o, pani Iza, prawda? No prawda. O, wygląda pani trochę inaczej niż w telewizji, ale też ładnie. A czekajcie, muszę jakąś wejściówkę wziąć, tak? O, może tutaj odbiorę swoją wejściówkę, jednak jest tu napis odbiór wejściówek. O! Już straciłam nadzieję. Dzień dobry. Jezu, jak tu miło, chłodno. O! Macie coś dla mnie? Ja mam. A pani coś ma. Dobra. Tak. Moje dziecko z takim artystą chodziło. Izunka. Tak. Usiądź sobie. No. Weź szpigiel i chodź, przejdziemy te rzeczy, które Iza musi mieć. Siadaj. No. Na to pierwsza rzecz z tobą. No. To jesteśmy w jury. Tak. Jak siedzisz, nie wstajemy. Dobrze. Patrzymy w kierunku prowadzących, jak się przedstawiają, spoglądamy na ludzi, ale nie wstajemy zupełnie. Dobra. Dokładnie tak. Potem masz następny element z tobą. To moja jest scena z Iloną. Ale to wcześniej rozmowa jest, wcześniej jest backstage. Dobra. I za po tym backstage'u już nie wracasz do jurorów, pozostaniesz u nas w kulisie, bo za chwilę będziesz mieć wyjście. Jak koniec pokazu jest. Okej. Wychodzisz za diody, idziesz, tak na koniec pokazu, jak dziewczyny robią, wszystkie wychodzą, idziesz, tak. Dołącza do ciebie Filip Lato, dobrze, który śpiewa w tym czasie do tego pokazu. Razem podchodzicie, stajecie, prowadzący mówią, dziękuję tobie, dziękuję Filipowi, tak. Wracacie we dwójkę za diodę. Dobra. Jak robimy telewizję na żywo, no to tutaj potrzebne są tony odpowiedniego sprzętu. Całość transmitowana jest poprzez specjalne takie właśnie wozy transmisyjne. Na żywo ten obraz jest miksowany, ustalanie, z której kamery teraz zostanie, które ujęcie pokazane. Dosłownie to się wszystko musi zgrać co do sekundy. Kamer jest kilkanaście, więc osoby, które siedzą na tym wozie, naprawdę mają trudną robotę, muszą ogarniać, dokładnie mieć plan tego, co chcą pokazać, kiedy chcą pokazać. Dlatego też przed taką uroczystością są odpowiednie próby. No, a jest szansa, żeby włączyć ten telewizor? Jest włączony przecież. Ale przełączyć na scenę. Jest to, nie ma... Przemiksujemy, chociaż żeby było na wozie, przemiksujecie podgląd sceny, poproszę. Ale kiedy? Bo dziewczyny pod to pracują. Wychodzicie pojedynczo, to są szybkie zmiany. Ustawiamy się na dole. Nie na górze tutaj, tak jak było, tylko na dole. I jak tamta już zaczyna się prezentować, następna rusza. To jest ostatni z tej strony. Ja Julka nie słucha. Wracasz tu, Julia. A Kaja? Ja nie wchodzę w ogóle. Idziecie wężem, wywijacie się na zewnątrz i ustawiacie się od środka, czyli Martyna i Agata. Przy środku się ustawiacie do linii. Środek ma być pusty. Jak się masz? Dobrze. To jest takie ala sportowe. Tak. Czyżby to Izabela Janochowska? Tak. Zgadnij, w czyjej sukni dzisiaj wychodzę na scenę. Ale ładnej czy nie ładnej, bo mam dwa typy. Ale pytasz o projektantkę czy o sukienkę? O jedno i drugie. Jestem najgorsza, ale cieszę się bardzo. Kocham. A wyglądasz pięknie? No, mam nadzieję. To ja też. Chociaż ty to jesteś akurat taka, że pewnie mi powiesz, że nie. Nie, przyznaj, ja będę szczera. Jak idziesz w mojej sukience, to będzie pięknie. A jaki kolor masz? Czarno? Dobrze, bo ja będę w żółtej. A, dobra. To będę obok ciebie żyć. Zobacz, tylko czy mam tam ręki. Widzimy, no nie myślę. Jeżeli my mamy tam przy... Co przechodzicie tam? Cześć, dobry. Masa ludzi pracuje przy organizacji tego eventu. Jakby oczywiście, że z naszej strony mamy krawcowe, mamy panie, które ubierają w suknie. Mam cały mój team, który pracuje w Concept Store, ale też od strony całej produkcji. To jest naprawdę ogromny event, ogromna gala, więc mnóstwo ludzi bardzo zaangażowanych, żeby te wybory miss
przez 3 godziny na żywo na antenie były najlepszą wersją tych wyborów. Tutaj nie tylko ludzie, ale też sprzęt ma ogromne znaczenie, więc od nas z Concept Store'u przyjechały tu nawet 4 maszyny, są rozstawione. No wiecie co, jeden minus, plusy minus, no latem chcę, żeby było ciepło, ale temperatury w ostatnich dniach są tak dzikie, że bardzo utrudniają pracę, dziewczyny są bardzo zmęczone, całość jest ulokowana w namiocie, w którym jest ogólnie jak w piekle, oczywiście wspomagamy się wentylatorami, wiatrakami oraz klimatyzatorami, natomiast temperatura jest nie do okiełznania. Za 5 minut jest live. Kurczę. Easy. Nie wiem nawet gdzie siedzę. 1,5 minuty do anteny, 1,5 minuty. Otwórzcie Krzysztofa, panowie. I to jest ten moment, poprosimy was o ogromne brawa dla wszystkich pań. Na maksa po prostu jedziemy. Organizujesz ślub, chrzciny, komunie czy przyjęcie urodzinowe? Wejdź na Wedding Dream Shop. Znajdziesz tam dziesiątki tysięcy produktów od polskich producentów, absolutnie niezbędnych do stworzenia wyjątkowego przyjęcia. Dekoracje, stylizacje, prezenty. Koniecznie wejdź online i zrób zakupy już teraz. Czekamy jeszcze na naszą koleżankę, za chwilę dotrze i nagrywamy dwie krótkie zapowiedzi i startujemy. Izabela, Ola ma taką samą dietkę. Izabela, co robimy? No właśnie nie wiem, co robimy. Mam się przebrać? A tu po górę podobno, duma i nic. Idziemy, ale chcę taką rzecz na swojej przerwie. Mam taką duma, wiesz, bardzo ten. Do góry widać. Autor nieznany, tekst ambitny. Bo jedna jest kwestia, jak zmienisz raz sukienkę, będzie wiadomo, z jakiego ale nie może, to będzie już. Będę musiała zmieniać na każde wejście. Będzie koszmar logistyczny. Ola, czyli mistrz z poprzedniego roku, ma suknię, która ma bardzo podobną górę do mojej. I przez moment miałam takie, Boże, co tu się wydarzyło? Ale stwierdziłam, że w sumie fajnie, że a niech tak będzie, bo oczywiście, wiecie, mam tutaj na miejscu 100 sukienek, więc jakby mogłam się przebrać, ale stwierdziłam, że te suknie, oprócz tego, że mają podobną górę, to są totalnie inne, wykonane z innej tkaniny, w innym kolorze, w innym kroju. I czekam, żebyśmy sobie zrobiły razem zdjęcie, bo będzie super! Okej? Lisa, chodź, robimy zdjęcie z Olą! Tak! Patrz, jakie mamy płoko! Ale patrz, piórza! Ja to zobaczyłam, tak patrzę i tak... Proszę, proszę. Który problem? Oba mam świetne, wybieraj ty! Ja też poproszę, gdybym mogła później. Ale ty super masz kolor podkładowy. Tak było robione. 10. Ja mam takie marzenie, żeby wszyscy mogli kiedyś jeszcze raz w życiu zajrzeć na backstage jakiejkolwiek produkcji telewizyjnej, bo to, co odbywa się z tyłu za sceną, to jest prawdziwe życie. To są emocje, energia, tempo, organizacja, ludzie, grafik, przyciski, kamery. Spokojnie, bo tam jest gorąco. Tam jest gorąco, to uciekamy. Marcinku! No bo jestem tu przed. Ty tam coś grasz teraz? Co będziemy robić? Tylko tam jest gorąco. Teraz lecę opowiedzieć trochę o moich sukienkach, ale przede wszystkim mamy spotkanie z kandydatką na Miss, która przełożyła swój ślub na przyszły rok tylko po to, żeby móc wystartować w konkursie. I zaprawdę mówi. Tak. Nieco mówi o ślubach, nie? Tak. Tadam! Hej!
Za czas się gala z Marcel popatrzymy w ten monitor i... No może ta by wygrała tę myśl? O nie to? No nie, no my! Taka petardzioszka. No dziewczyny jednak wiesz, bardziej naturalnie, a ty... Ja sztuczność. 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 Tak, plastik. Rzęsa, nie moje. Włosy, nie moje. Cukierka, nie moja! Ideał na mis! Jak będziesz reprezentować nasz kraj w takim razie? Dam radę! Izabela pożyczy mi więcej sukienek. Tak, więcej włosów, więcej. A jak wiemy, sukien ma dużo. Tak. Sztuczne rzęsy może też jakieś by się znalazły. Ja? Pół szuflady mam sztuczne rzęsy. Dam radę. Dobra, to będzie, będziemy już nie potrzebujemy. Ja przyjmuję jakby pałeczkę, dobra, radę, okay. Mis. Ale ciebie... 4, 3. Jeden. Kandydatki do tytułu Miss Polski, aby wziąć udział w konkursie, muszą spełnić kilka warunków. Między innymi muszą być Miss, czyli muszą być kobietą niezależną. I tak się składa, że obok mnie jest Paulina, która aby tutaj być, przełożyła swój ślub. Czy to prawda? Wszystko było już gotowe? Zgadza się, wszystko było gotowe, suknia wybrana, ale rozczarowana jestem teraz bardzo, bo po wizycie u pani Janachowskiej zakochałam się w innej i nie wiem, co teraz mam zrobić. Iza, jak już ciebie tutaj mam, bo tak się składa, że z panelu eksperckiego na chwileczkę wyrwałam naszą jurorkę, która o ślubach wie wszystko. Podobno nawet największą katastrofę jesteś w stanie zmienić ślub marzeń, to prawda? Naprawdę, z naszym ślubnym pogotowiem czynimy cuda, spełniamy marzenia. Bardzo istotną częścią tego programu jest też stylizacji, oczywiście dla panny młodej, ale też często dla tych najważniejszych kobiet, dla mam, bab, świadkowych. Kochani, nie uciekajcie nam nigdzie, zostańcie z nami, bo po przerwie przepiękny pokaz sukien ślubnych Izabeli Janachowskiej. Musicie być z nami. Tak. Proszę, bo ja dokąd się zmierzam. I'm sorry. Oj, te, to uważaj. No staram się. 7, 6, 5, 4, 3. Dzień, że stoję w kulisie, że nie widzę ich na scenie, ale to jest sobie w monitorku chociaż podejrzę. Nie, jednak mam taki stres, że mi teraz serce gardło wybije. Za chwilę zobaczymy finałową szesnastkę, ale przypominam Państwu, że Miss Polski widzów telewizji Polsat może zostać każda. Przygotujcie, drodzy Państwo, chusteczki. Była przed nami Kasia Mosz, Oskar Syn. Bardzo przyjemne zadanie przed sobą.
Wręczam koronę chyba drugiej wicemis. Więc mam nadzieję, że jej korona z głowy nie spadnie. Tytuł drugiej wicemis Polski trafia do... Wyłącz wiatr. Dziewczyny z numerem 13, Dominika Staniasze, Województwo Mazowieckie. A Dominikę koronuje Iza Janowska. A co ci powiedziałam, że mam nadzieję, że ta korona jej nie spadnie. I masz ci, babopla. Ale ja nie wiem, jak jej to nałożyć, bo to jest... Oni dają takie diademy, które są na wsówki. Panie i panowie, mamy zaszczyt ogłosić, że zwyciężczynią tegorocznego konkursu i zaszczytny tytuł najpiękniejszej kuki, czyli Miss Polski 2023 otrzymuje dziewczyna z numerem 16! Tak samo wczoraj. Wychowałam ją, była u mnie. Moja sukienka i przyniosła szczęście. Tak! Nie byłam w twojej sukience, przymierzałam ją. Przyniosłam szczęście. Bara! Trzeba wiedzieć, co zakładasz na filmie. Ładnie. Poczekajcie, ale wszystkie były w moich. A nie we wszystkich byłam ja? Aaa! Ty musiałaś na maść i w ogóle 16. A ja nie byłam na finale, ten z tym modelu. Też na maść byłam. Dawaj to pierwszy. Festiwal piękna dobiegł końca, była masa emocji, nerwów, napięcia i teraz to powoli wszystko z nas schodzi, więc zaczynamy czuć delikatne zmęczenie. Nawet nie chcę myśleć, co czują kandydatki do tytułu Miss. Natomiast trochę zazdroszczę tych uczuć, które ma teraz w sobie kandydatka z numerem 16, która wygrała tegoroczną galę, która znalazła się również w mojej ścisłej piąteczce, więc pierwszy raz w roli jurorki uważam za udany, jestem szczęśliwa. No i zobaczymy, w jakiej roli pojawię się za rok, bo co roku mam tu niespodziankę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.